Nie rób mi zdjęcia. A to odrosty. Paznokcie, to wołało pomstę do nieba. Takie teksty słyszeliśmy od naszych pięknych kobiet. A jak salony piękności poradzą sobie w nowej rzeczywistości? Przez ten czas kwarantanny opiekowałam się dziećmi, ale też szkoliłam się online, bo był na to w końcu czas. Troszeczkę przygotowywaliśmy gabinet do już przyjęcia w nowych rygorach sanitarnych. Miałyśmy taki mały remont tutaj w lokalu u nas i przede wszystkim codziennie korzystałyśmy z różnych szkoleń online. No teraz pojawiło się bardzo dużo takich szkoleń też darmowych, wystarczy dobrze poszukać i no naprawdę można było się fajnie podszkolić w czasie tych 2 miesięcy tej pandemii. Chwila wytchnienia, troszkę odpoczywałyśmy, nadrabiałyśmy zaległości domowe, ale też takie papierkowe, salonowe. Uczestniczyłyśmy w takich szkoleniach online, organizowane przez Akademie Szkoleniowe, tudzież naszą firmę wiodącą. Szkolenia odbywały się oczywiście online, tak zwany look and learn, czyli szkoleniowcy przedstawiali strzyżenia, techniki, koloryzacje, nowe trendy. No i głównie na zasadzie obserwacji. Można powiedzieć, że jakieś obowiązki domowe uzupełnione. Zarazem były też szkolenia online, troszkę remontu, odświeżenia salonu, żeby po prostu klienci tutaj się dobrze czuli. Bardzo się cieszymy, że wróciłyśmy do pracy i to nas bardzo motywuje. Ja pracuję dużo dłużej niż normalnie, więc wszystkich ogarniam. Rozglądaliśmy się na pewno za różnymi dotacjami na nowe urządzenia. Próbowaliśmy też znaleźć jeszcze jakieś inne sposoby teraz dofinansowania w tym trudnym czasie dla naszej działalności, no bo nie ukrywam, nie jest to najlepszy czas na to, żeby myśleć, jak wydawać te pieniądze, tylko po prostu jak tu je zatrzymać i jak tu zdobyć jakieś nowe środki, żeby jednak tą działalność utrzymać. W pierwszej kolejności przyjmujemy panie, które były zapisane, a ich wizyty były przez kwarantannę odwołane. Pracujemy również na zmiany, więc wszystko racjonalnie, w 3 gabinetach odbywają się przyjęcia klientek. Wydłużyliśmy godziny pracy. Chodzimy na system zmianowy. Już wcześniej prowadziłyśmy zapisy oczywiście online. Przez portal Moment klientki mogły sobie bukować terminy, ale też oczywiście telefonicznie byłyśmy dostępne. Dużo się zmieniło. Każdy klient wchodząc dezynfekuje ręce. Musicie mieć maseczki, rękawiczki. Ja noszę szubicę. Bardzo o to dbamy, żeby każdy czuł się bezpiecznie u nas. Klientka jak wchodzi do salonu, to oczywiście dezynfekuje sobie dłonie. Każde stanowisko jest oczywiście dezynfekowane wcześniej, przed i po usłudze. Przygotowaliśmy pleksy zabezpieczające tutaj kontakt bliski klientek, na przykład na myjce, tak? Jeżeli klientka myje włosy, jest to taki kontakt łokieć w łokieć, więc żeby czuła się komfortowo i bezpiecznie, zastosowaliśmy właśnie pleksy takie ograniczające. Wprowadziłyśmy takie ankiety wstępnej kwalifikacji do takich zabiegów. Klientka musi dezynfekować ręce przed każdą wizytą, musi posiadać maskę, może skorzystać u nas z rękawiczek, mamy dostępne również nasze maski dla klientek. Musiałyśmy zastosować pleksi na stanowisku do manikir. No mamy również takie informacje, które muszą być umieszczone przy wejściu do gabinetu oraz takim w pomieszczeniu sanitarnym są to informacje, jak skutecznie myć ręce, jak dezynfekować ręce, jak zdejmować i ubierać rękawiczki oraz maski. Przy stanowiskach manikir zostały zamontowane pleksy ochronne na recepcji. Po każdym kliencie prowadzimy dezynfekcję stolików, krzeseł, klamek. Cały personel musi być zabezpieczony w rękawiczki, jak i w maski i fartuchy ochronne. Wszystko wymaga więcej czasu. Po prostu robimy przerwy między klientami 15-minutowe, aby zdążyć przeprowadzić całą dezynfekcję przedmiotów wszystkich. Jeżeli nam przeszkadzają maski w naszej pracy, jeżeli są gumki czy sznurki, to my udostępniamy klientom samoprzylepne maski, które nam pomogą, a zarazem też klient czuje się bezpiecznie. No jest to dyskomfort, ale radzimy sobie. Ja wszystkich proszę, żeby do każdego salonu sobie nosili jednorazowe, ponieważ te maseczki się brudzą od koloru. Ona jest później do wyrzucenia. Myślę, że ta sytuacja i ten rygor sanitarny już zostanie z nami na dłużej, ponieważ, no jak sami widzimy, nadal
pandemia trwa, szczególnie tutaj w regionie śląskim, więc myślę, że jeszcze przez najbliższe 2-3 miesiące będziemy w takim rygorze przyjmować klientów. Bo tak naprawdę salony fryzjerskie, jak i kosmetyczne, cała branża beauty, my jesteśmy do tego przystosowani, żeby dezynfekować wszystko na co dzień. To jak dezynfekujemy teraz narzędzia, to robiłyśmy to zawsze i dalej będziemy to wykonywać, także w tej kwestii się tutaj nic nie zmieni. No jedynie zmieni się liczba klientek w gabinecie. My wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego i każdy z nas jest ostrożniejszy. Dbamy o wasze bezpieczeństwo, jak i o nasze bezpieczeństwo, bo to jest w tej sytuacji najważniejsze. Dzwońcie, rezerwujcie terminy, czekamy na was. Serdecznie was zapraszam. Myślę, że nie macie się czego bać. Przygotowałyśmy się dobrze na taką sytuację, jaka teraz jest w kraju. I do zobaczenia za niedługo. U nas jest bardzo bezpiecznie. Proszę się nie bać. Wracamy do normalności. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i przesyłamy moc pozytywnej energii. Fryzjerki i kosmetyczki ruszyły pełną parą. Od świtu do zmierzchu. Układają fryzury, poprawiają trochę tu, tutaj i tutaj. A wy jesteście już piękne? Dajcie znać w komentarzach.